Dzień dobry, kochani, Monika Ordowska, witam was bardzo serdecznie w programie Zagadkowa Wyspa i zachęcam was już do naszej zabawy. Na sam początek zagadka, której jeszcze nie widziałam. Mam nadzieję, że jedna osoba wpadnie do mnie do studia z prawidłowym rozwiązaniem. Walczymy na sam początek o 25 zł, ale zastanówcie się, który z tych obrazków może gdzieś tam, na którym może zawierać ludzką twarz. Może troszkę dziwnie to brzmi, kochani, ale wśród tej fasoli tutaj gdzieś jest ukryta ludzka twarz, a wasze zadanie to odnalezienie tej twarzy. To jest tego typu zagadka, że nie można mieć zbyt dużej, ale też zbyt małej wyobraźni, także jeżeli ktoś z was znajdzie twarz po prostu na jednym z tych obrazków, na jednym, dobrze? To zapraszam, szybciutko wpadnijcie do mnie do studia, podajcie współrzędną, czyli na przykład A1, tak? Literka, cyfra, współrzędne mi w zupełności wystarczą i wierzę w to, że zaraz 25 zł będzie mogło do kogoś z was powędrować. Poszukajcie, zastanówcie się, może podejdźcie bliżej do ekranu, może w ten sposób będzie wam łatwiej odszukać. Jeżeli już wpadniecie na prawidłowe rozwiązanie, to nie czekajcie, tylko szybciutko wybierzcie numer, podajcie mi odpowiedź. No, trzeba tą odpowiedź podać na antenie, także trzeba wybrać 704-304-304 z telefonu komórkowego bądź z telefonu stacjonarnego. Jestem bardzo ciekawa, ile osób jest przed telewizorem. Jeżeli jest jedna osoba, która jest w stanie odszukać twarz, to zapraszam. A teraz, kiedy będziecie szukać, w międzyczasie postaram się wam przypomnieć tradycyjnie zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole numer ekranu. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. Dobrze, kochani, zasady za nami, a teraz możemy szybciutko rozwiązać tę zagadkę. Jeśli przed telewizorem już jest jedna osoba, która skojarzyła, na którym z tych obrazków może być ukryta twarz, serdecznie zapraszam, nie tracicie czasu, tylko szybciutko wpadnijcie do mnie do studia z prawidłowym rozwiązaniem. Czy ktoś już znalazł, czy ktoś już skojarzył? Jeżeli masz pomysł, nie trać czasu, szybciutko bierz telefon, traf do mnie do studia, zanim zrobi to po prostu ktoś inny. Reżyser mówi, że jest to jeszcze dość prosta zagadka, że powinniście szybciutko sprostać temu zadaniu. No to teraz jest taki wyścig troszkę z czasem, kto jako pierwszy znajdzie telefon. Drogie panie, w torebkach, panowie, szukajcie w spodniach, bo pewnie gdzieś w któreś porozrzucanych po mieszkaniu się znajduje. No i szybciutko się do mnie zgłoście, kochani. Trzeba wybrać numer. Jest jeden numer, także to nie jest zbyt skomplikowane. Wystarczy wybrać 704-304-304. Jeżeli przed telewizorem jest już jedna przygotowana osoba, serdecznie zapraszam. Nie traćcie czasu, błyskawicznie wpadnijcie do mnie do studia i podajcie mi prawidłowe rozwiązanie. Czy ktoś skojarzył, czy jest jedna osoba, która już wpadła na prawidłowe rozwiązanie naszej zagadki? Jeszcze raz przypominam, że obrazek jest tylko jeden, także jeżeli macie zbyt dużą wyobraźnię i wydaje wam się, że tych twarzy jest tutaj bardzo dużo, to nie wybierajcie numeru, ponieważ nie o to chodzi. Ale może jedna osoba już znalazła, jest chyba pierwszy zwycięzca. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Barbara 5. B jak Barbara 5. No i sprawdźmy, czy tam właśnie była ukryta twarz. Troszkę to przypominało takiego ufolutka. Bardzo, bardzo dobrze. Tak właśnie ma wyglądać twarz, kochani. O to chodzi. 25 zł dla pani. Bardzo pani gratuluję. Dzięki pani. Teraz lecimy dalej. Kolejna zagadka szybciutko pojawia się na ekranie. I kochani, znów jest to zagadka tego samego typu. Widzę, że reżyser dzisiaj... Ojej, panie reżyserze. Teraz mi się wydaje, że tych twarzy tutaj jest dosyć dużo. Dziwny ten obrazek. Cóż to jest? Co to jest za owoc? Jakiś owoc, kochani. Nie wiem, wydaje się, że to są jakieś winogrona, ale chyba niekoniecznie. A może i winogrona? Najważniejsze, żebyście znaleźli twarz. Może warto odejść od ekranu, spojrzeć na tę zagadkę tak po prostu ogólnie. Jeżeli uda wam się odszukać, to nie czekajcie, tylko szybciutko wybierzcie numer, trafcie do mnie do studia i podajcie mi odpowiedź. 25 zł dla jednej przygotowanej osoby. Jeżeli jesteś przed telewizorem i już udało ci się wpaść na prawidłowe rozwiązanie, to nie czekaj, szybciutko się do mnie zgłosi, podaj mi prawidłową odpowiedź. Literka, cyfra, znów, kochani. Tak jak w przypadku poprzedniej zagadki, tutaj na szczęście tych obrazków nie ma strasznie
strasznie dużo, także wierzę, że zaraz kolejna osoba do mnie do studia wpadnie z prawidłowym rozwiązaniem. Nie mogę się już doczekać, kto to zrobi, kto rozwiąże tę zagadkę. 25 zł dla kogoś z Was, dla jednej osoby, kto jest przed telewizorem. Jedna pani już wygrała, z tego co reżyser mi mówi, to jest to nowy gracz, jeszcze u nas nigdy pani nie wygrała. Zobaczcie, super. Bardzo się cieszę, kiedy nowe osoby też próbują, też wybierają numer i też się do mnie zgłaszają. Kochani, jak widzicie, tutaj można trafić bez problemu. Szczególnie, że dzisiaj jest sobota, więc taki dzień, że no, część osób pewnie jest już dosyć późno, kochani. Jeżeli przygotowujecie się na imprezę jakąś taką domówkę, no to raczej domówki nie zaczynają się o północy. Pewnie już się przygotowujecie, pewnie już przygotowujecie na przykład mieszkanie, jeżeli organizujecie jakąś imprezę. Czy jesteście na przykład w kinie? Ja byłam wczoraj w kinie i też myślałam, żeby dzisiaj się gdzieś wybrać, ale chyba już nie zdążę. Niestety, ale ktoś z Was może zdążyć rozwiązać tę zagadkę. 25 zł mam dla jednej osoby, która szybciutko tutaj do mnie wpadnie z prawidłowym rozwiązaniem. Jest 25 zł, na kino na pewno nie wystarczy. A jaka satysfakcja, kochani? Przede wszystkim chodzi przecież w naszym programie o fajną zabawę. Jeżeli chodzi Wam o pieniądze, to warto zaczekać, bo teraz są zagadki za mniejsze pieniądze. Zagadki bardzo proste, zagadki do rozwiązania, zagadki dla każdego. A z każdym kolejnym telefonem będziemy się zbliżać do zagadki dość trudnej. I tutaj już będą większe pieniądze do wygrania, ale też zagadka będzie wymagała od Was więcej czasu, więcej koncentracji i więcej skupienia. Zastanówcie się w tej chwili, czy uda Wam się znaleźć ten jeden obrazek, na którym znajduje się ludzka twarz. Może to dosyć dziwnie brzmi, bo no, w owocach, gdzieś na obrazkach ma być ukryta twarz, no, brzmi to co najmniej kosmicznie, tak jak ta twarz troszkę mi się z kosmitą skojarzyła. Tutaj też jest gdzieś ukryta ta twarz, kochani. Musicie tylko ją odnaleźć. Jeżeli wpadniesz na prawidłowe rozwiązanie, oczywiście Cię nie będę pytać, w jaki sposób na to wpadłeś, w jaki sposób tę twarz odszukałeś, jak ona się znajduje, w jaki sposób jest tam gdzieś ukryta, wpasowana. Po prostu poproszę Cię o podanie współrzędnych tego jednego obrazka, na którym rzeczywiście jest ta twarz ukryta. A jeżeli współrzędne będą się zgadzać, to tak jak w przypadku poprzedniej zagadki, tak jak pani przed sekundką, zapłacę Tobie kolejne pieniądze, kolejną wygraną w wysokości 25 zł. Kochani, kto walczy? Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem? Pani wygrała w naszym programie po raz pierwszy w historii, więc ja Panią zapraszam ponownie. Być może jest tylko Pani przed telewizorem. To nie jest powiedziane, że Pani nie może wygrać drugi raz pod rząd. Proszę wykorzystać tę okazję, bo ostatnio na przykład jeden Pan rozwiązał 4 zagadki pod rząd, więc to jest, kochani, jak najbardziej możliwe. Dopóki jeszcze większość osób nie wie, że program trwa, że się zaczął, dopóki nie czujecie takiej mobilizacji finansowej, bo nie walczymy na przykład o 4000 zł, tylko walczymy o 25 zł, to można próbować, kochani. Można rozwiązać tę zagadkę i to wcale nie stoi na przeszkodzie wygranie teraz 25 zł, aby rozwiązać zagadkę kolejną za większe pieniądze. Możecie jak najbardziej, kochani, poza tym, kiedy wygracie 25, teraz 25 to w sumie jest 50, a może zaraz uda się rozwiązać kolejną zagadkę. Tutaj nie ma żadnych limitów, jeżeli chodzi o liczbę osób, które do nas do studia trafiają. Czy jest jedna osoba, która skojarzyła, na którym obrazku ta twarz się znajduje? Czy odszukałeś ją? Czy masz pomysł? Czy jesteś w stanie podać mi prawidłowe rozwiązanie, bo kochani, tutaj trzeba wybrać numer, trzeba pochwalić się swoją wiedzą. Wierzę, że jedna osoba gdzieś tam przed telewizorem jest i zaraz będę miała przyjemność z nią porozmawiać. Kto spróbuje? Kto podejmie wyzwanie? No, szybciutko, 25 zł, kolejne 25 zł. Codziennie w naszym programie ktoś pieniądze wygrywa. Dzisiaj już wygrała jedna pani rozwiązała naszą zagadkę, a teraz chciałabym usłyszeć kolejnego gracza. Czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem? No, przyzwyczajajcie się powoli, bo dzisiaj właśnie tego typu konkursy będą. Będziemy szukać osób spostrzegawczych. Przepraszam, to na szczęście chyba. Ojej, trzeba przestać biegać. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. B jak Barbara 3. B jak Barbara 3, bardzo, bardzo dobrze. 25 zł oczywiście wędruje do Pani, bardzo Pani gratuluję. No, chyba jednak to było na szczęście, więc lecimy dalej, kochani, kolejne pieniądze do wygrania i zobaczmy, kto poradzi sobie z kolejną zagadką. Zagadka tego samego typu, ale szukamy twarzy ukrytej
na zwierzątkach. No na zwierzątku, ogólnie na obrazku, kochani, bo nie musi być na zwierzątku. Nie jestem pewna, gdzie teraz się ta twarz może znaleźć. Wydaje mi się, że kiedy patrzę na kilka obrazków, to ta twarz gdzieś tam jest ukryta. Ale może mi się tylko wydaje, kochani. Poza tym widzę na przykład na jednym obrazku oko, na drugim oko, na trzecim uśmiech. Nie wiem, czy znów nie mam zbyt dużej wyobraźni. No nie jest to takie łatwe. Już troszeczkę przechodzimy do tych trudniejszych zagadek. Kochani, nie chodzi o twarz tego zwierzaczka, na pewno. Chodzi o ludzką twarz, dobrze? Więc poszukajcie, zastanówcie się, gdzie ta twarz może być ukryta. Jeżeli uda Wam się wpaść na prawidłowe rozwiązanie, to nie traćcie czasu, tylko szybciutko wybierzcie numer telefonu do studia. Jestem bardzo ciekawa, kto do mnie do studia wpadnie, kto mi poda prawidłowe rozwiązanie i zabierze kolejne pieniądze. Walczymy o 25 zł. No i nie ukrywam, że bardzo bym chciała kolejną osobę już usłyszeć. Wiem, że potrzebujecie chwilki czasu, wiem, że nie chcecie się skupić i poszukać. Nie pospieszam Was, na razie też, jak widzicie, reżyser jest dość cierpliwy, spokojnie daje Wam czas na rozwiązanie zagadek i jak widzisz, to jest dobry pomysł, żeby widzów nie pospieszać, nie stresować, bo widzowie dzisiaj świetnie do studia, jedna osoba za drugą wpadają, pewnie też tak będzie w przypadku tej zagadki. Kochani, kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli rozwiążesz tę zagadkę, nie trać czasu, nie zastanawiaj się zbyt długo, tylko szybciutko bierz telefon, wybieraj numer i podaj mi prawidłową odpowiedź. Walczymy o 25 zł. No i jeżeli już ktoś rozwiązał, to nie ma na to czekać, tylko szybciutko trzeba wybierać numer. Jeśli chcesz wygrać 25 zł, to szybciutko wybierz 704 304 304. Jestem bardzo ciekawa, kto do mnie do studia wpadnie z prawidłowym rozwiązaniem. Masz pomysł? Kochani, 1, 2, 3, 4, 5, teraz troszeczkę inaczej rozwiązujecie. Oczywiście zasady są takie same, bo szukamy twarzy na obrazku, ale teraz nie podajecie mi współrzędnych tego obrazka, tylko po prostu numer pola, na którym, jak Wam się wydaje, ta twarz się znajduje. Możecie strzelać, chociaż szansa jest 1 do 20, że uda nam się trafić, więc raczej te szanse są dosyć małe, ale oczywiście wybór należy do Was. Od 1 do 20 jest 20 pól, a na jednym z tych pól znajduje się twarz. Kto mi powie, na którym? No kochani, 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać. Kto powalczy? Dwadzieścia pól i tylko na jednym znajduje się ludzka twarz. Panie reżyserze, była umowa, że nie będziemy się stresować, że nie będziemy widzów pospieszać, więc bardzo Cię proszę, aby tak też się stało. Kochani, jeśli jest przed telewizorem jedna osoba, to serdecznie zapraszam. Od 1 do 20 podajcie mi tylko numer pola i musi to być jedno pole. Jeżeli wydaje Wam się, że ta twarz jest ukryta na więcej niż jednym obrazku, to nie o to chodzi, nie wybierajcie numeru. Teraz czekam na osobę, która szybciutko poda mi numer jednego pola, na którym Waszym zdaniem ta twarz się znajduje. Kto tu trafi? Czy jest ktoś przygotowany w tej chwili przed telewizorem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, albo 16, 17, 18, 19, bądź 20. 20 pól i tylko jedno pole zawiera tą twarz. Panie reżyserze, sama zaczynam szukać. Ja chyba mam jednak zbyt dużą wyobraźnię, jeżeli chodzi o tę zagadkę, bo wydaje mi się, że ta twarz jest praktycznie na każdym obrazku. Kochani, to jest coś niesamowitego. Muszę Wam powiedzieć, że reżyser mówi, że nie jest, że jest tylko jedna. Ten obrazek, zarówno ten zwierzaczek, jak i ten pień, takie drzewo, tak naprawdę sprawia, jeżeli zaczynacie się przyglądać, że wydaje się, że na każdym z tych obrazków naprawdę ta twarz może się znaleźć. Troszeczkę ten obrazek, ta struktura, kochani, zarówno zwierzaczka, jak i tego drzewa przypomina mi skałę i muszę Wam powiedzieć, że kiedy ostatnio byłam na zdjęciach na Maderze, to też mieliśmy zdjęcia przy skałach i tam była ukryta twarz i wszyscy sobie robili zdjęcia, wszyscy starali się tam pojechać oczywiście, żeby tę twarz zauważyć. Ja tak patrzyłam, ponieważ te zdjęcia trochę trwały, wiecie, jak to jest czasem 24 godziny, na szczęście nasze były dosyć szybkie mimo wszystko w porównaniu do 24 godzin, ale tak siedziałam sobie, patrzyłam na słoneczko, oglądałam piękne plenery, czekając na pracę i przyglądałam się tej skale i muszę Wam, kochani, powiedzieć, że też znalazłam dużo więcej tych twarzy. Spokojnie widziałam bardzo dokładnie trzy twarze, a nie jedną. Nawet zrobiłam zdjęcia, bo to tak jest, że jeżeli mamy zbyt dużą wyobraźnię, to może nam się wydawać, że jest ich więcej.
a może po prostu inni ludzie widzieli tylko jedną, a ja zauważyłam aż trzy. No nie wiem, może rzeczywiście tam były trzy twarze ukryte. Tutaj na pewno jest jedna, jak sądzi reżyser. Chociaż mnie też się wydaje, że gdybyśmy się przypatrzyli bardziej, to znaleźlibyśmy jeszcze kilka. Wiem, że ciężko jest to opisać, więc kochani, porównajcie każdy z tych obrazków bardzo dokładnie, a jeżeli znajdziecie ten jeden, który waszym zdaniem najbardziej przypomina twarz, to dzwonimy. Nie czekamy, szybciutko wybieramy numer i podajecie mi prawidłowe rozwiązanie, czyli numer pola. Dostaliśmy od reżysera 2 minutki i uwaga, czas start. Zegar wystartował, 25 zł do wygrania. Kto powalczy, kochani? Tak jak dwie osoby, które już dzisiaj do mnie do studia trafiły, ty też możesz wybrać numer, możesz trafić do mnie do studia, trafić oczywiście z prawidłowym rozwiązaniem. Walczycie o 25 zł. I kto spróbuje? Od 1 do 20 jest 20 pól i tylko jedno pole przedstawia jakby ludzką twarz, kochani. Taką ludzką twarz, którą widać. No, tak jak w przypadku poprzednich zagadek, kochani. Ta twarz, no, co się składa na twarz, muszą być na przykład oczy czy oko, muszą być usta, nos, taki zarys twarzy, tak? No, ale twarz ludzka, nie zwierzęca. Kto powalczy? Szybciutko, minutka i kilkanaście sekund. Taka twarz, jaką każdy z was ma, tylko troszkę brzydsza na pewno. Minutka, dosłownie minutka na to, żebyście mogli wybrać numer telefonu do studia, trafić tutaj do mnie do studia właśnie i podać prawidłowe rozwiązanie. Kto tu trafi, kochani? 20 obrazków i tylko jeden obrazek ma gdzieś tam ukryte tą ludzką twarz. To jedno takie pole, jedno miejsce, w którym ta twarz się znajduje. Kto skojarzył? 30 sekund, dosłownie 30 sekund na wybranie numeru telefonu do studia. Kochani, 25 sekund, za chwilkę będzie wszystko jasne. Jeżeli masz pomysł, nie czekaj, tylko wybierz w tej chwili razem ze mną. 704, 304, 304. Uwaga, 15 sekund. Kto wybiera numer? Jest telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. 19. 19, reżyser mówi bardzo, bardzo dobrze, a ja panu bardzo, bardzo gratuluję. Zobaczcie, jak pan się wyrobił w czasie, zostało 12 sekund, a pan wybrał numer. Zobaczcie, że można tutaj trafić spokojnie przed upływem czasu, więc trzeba się motywować, mobilizować i spieszyć. Kochani, szukamy dalej, w takim razie nie traćmy czasu, jest to zagadka tego samego typu. Tutaj mamy takiego pięknego, dużego kotka przedstawionego na ekranie. Kto z was znajdzie w kotku gdzieś ukrytą ludzką twarz? Chociaż ja wam nie powiem na pewno, że ta twarz jest ukryta gdzieś w naszym zwierzaczku, może być ukryta również w plenerze, więc poszukajcie wszędzie, przeanalizujcie wszystkie pola i tak jak pan przed chwilką możecie wygrać 25 zł, ale tak jak pan przed chwilką musicie mi podać prawidłowe rozwiązanie, czyli numer pola, na którym ta twarz się znajduje. Kto powalczy, kto spróbuje, kto szybciutko wybierze numer i trafi do mnie, do studia, ma szansę na 25 zł. Zastanówcie się, jeszcze was nie pospieszam, jeszcze was nie stresuję, ale jeżeli już ktoś wie, to niech się szybciutko do mnie zgłosi. 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać. Kto powalczy o 25 zł? Kochani, kto jeszcze przyłączy się do naszej zabawy? Od 1 do 20? No, 25 zł, jeżeli chcesz wygrać, to musisz na pewno znaleźć twarz. Gdzieś na jednym z tych obrazków ta twarz jest ukryta. Jeżeli już znajdziesz, to nie możesz tracić czasu, bo jak widzicie państwo, trafiacie dzisiaj do mnie przed upływem czasu, który nawet daje reżyser. Także nie ma na co czekać. Nie czekajcie, aż ktoś inny trafi do studia, aż ktoś inny wygra, zabierze pieniądze, poda odpowiedź. Tylko jeżeli już macie tę odpowiedź, ja wiem, że na razie nie ma żadnego zegara, ale już możecie oczywiście wybrać numer, już możecie trafić do mnie do studia i podać mi prawidłowe rozwiązanie. Jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, to nie czekajcie, tylko po prostu się zgłoście i zabierzcie pieniądze. Mam dla kogoś z was 25 zł. Kto chce wygrać 25 zł? No, 704, 304, 304 to numer telefonu, który należy błyskawicznie wybrać. Czy ktoś wybierze? Kto tu trafi, kochani?
No, kochani, 704, 304, 304. Czy wpadnie do mnie do studia błyskawicznie jedna osoba, przygotowana osoba w tej chwili? Kochani, kto skojarzył? Czy jest jedna osoba, która ma pomysł, która znalazła ten jeden obrazek? Dobrze, ja nie pospieszam. Niech każdy w swoim tempie tę zagadkę rozwiązuje, ale jeżeli już wpadniecie na prawidłowe rozwiązanie, to nie czekajcie, tylko szybciutko się do mnie zgłoście, dobrze? Od 1 do 20 jest 20 pól i jedno pole przedstawia gdzieś tam, ma ukryte w sobie ukrytą ludzką twarz. Także jeżeli uda ci się tę twarz odszukać, tę twarz znaleźć, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer, traf do mnie do studia i zabierz 25 zł. Kto spróbuje, kochani? Czy jest jedna osoba, która już znalazła tę twarz, która już jest przygotowana w tej chwili? ...704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać. Kto wygra tym razem? Jestem bardzo ciekawa, dzisiaj panie chyba mają szczęście, ale pan, jeden pan też jest na pewno przed telewizorem, też wybrał numer i też powiedział, ja też chcę wygrać. Także ja pana serdecznie zapraszam ponownie, a może jest jeszcze jakiś inny pan czy inna pani, którzy chcieliby też się do naszej zabawy przyłączyć. Pan akurat głos znajomy, mnie znajomy oczywiście, więc jest pan takim troszkę naszym stałym graczem. Ale trafiła do mnie do studia też pani, która nigdy nie wygrała w naszym programie, kochani, więc jest to szansa dla każdego z was, każdy z was może powalczyć o pieniądze, a te pieniądze rzeczywiście do was trafiają, więc wystarczy mieć pomysł i szybciutko się zgłosić. Kto tu wpadnie, kochani? Czy jest ktoś, jeszcze ktoś przygotowany w tej chwili? Czy ktoś z was chce powalczyć o 25 zł? No, 704, 304, 304, to może dajmy znów dwie minutki, wtedy podziałało, to może teraz też zadziała. Uwaga, kochani, czas start, dwie minutki na to, aby ktoś z was mógł się do mnie zgłosić. 25 zł oczywiście do zabrania, ja bardzo bym chciała kogoś z was usłyszeć, więc jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, która już ma pomysł, macie znów dwie minutki i pamiętajcie, bo pan przed sekundką trafił do mnie do studia przed upływem tego czasu, że tak naprawdę w każdej chwili ja ten jeden telefon mogę usłyszeć. Przypatrzyliście się, znaleźliście ten jeden obrazek, kochani, gdzieś tutaj jest ukryta na jednym obrazku twarz. Ja wiem, że to w ogóle brzmi abstrakcyjnie dla was, że to jest tak naprawdę prawie, że niemożliwe, żeby tę twarz odszukać. Tutaj też te kolory nam raczej zadania nie ułatwiają, bo ten nasz kotek zlewa się z trawą i tak naprawdę zostaje nam tylko to niebo gdzieś tam ewentualnie, chociaż czy ta twarz może być tam gdzieś ukryta, to nie wiem, bo to są gładkie jakby pola, więc ciężko jest moim zdaniem to cokolwiek tam znaleźć. Raczej bym się skupiła na tym kolorze pomarańczowo-żółtym, kochani, takim słomkowym. No, minutka. Może ktoś się skupił, może już ktoś znalazł. Nie czekajcie, jeżeli macie przygotowane prawidłowe rozwiązanie, to szybciutko wybierzcie numer, szybciutko się do mnie zgłoście i zabierzcie 25 zł. Kto spróbuje, kochani, 50 sekund, 50 sekund na wybranie numeru telefonu do studia. Kto powalczy? Czy ktoś już znalazł? 40 sekund, kochani. Reżyser nas zapewnia, na pewno jest tutaj ukryta twarz. Także jeżeli macie jakieś wątpliwości związane z tym, że być może jej tam nie ma, to zapewniam was, kochani, że jest. Kto mi poda numer pola, w którym ta twarz się znajduje? Masz pomysł, masz jeszcze 20 kilka sekund na to, aby się zgłosić do mnie do studia, aby tutaj trafić, ale musisz być bardzo dobrze przygotowany. Jeżeli jesteś przygotowany, to zapraszam. 15 sekund, pan przed chwilką do mnie trafił do studia już w tej chwili. Czy ktoś znów trafi, czy ktoś znów zdąży przed upływem tego czasu, kochani? Mam nadzieję, uwaga, teraz... No, szybciutko. No, wie ktoś czy nie? Kochani. No, ja muszę już usłyszeć mojego zwycięzcę, więc jeżeli jest jedna osoba, która skojarzyła, zapraszam.
No, słuchajcie, bo za chwilkę będzie za późno. Szybciutko. Masz pomysł? Podaj mi odpowiedź. Słuchajcie, reżyser chce przejść do tych zagadek trudniejszych, ale nie możemy, dopóki ta zagadka jest na ekranie. Są kolejne większe pieniądze do zabrania, ale najpierw musicie mi podać prawidłowe rozwiązanie w sprawie tej zagadki, która jest obok mnie. Kto tu trafi? Szybciutko. I jest telefon. Halo. Witam ponownie. O proszę. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Czternastka. Czternasteczka. No bardzo dobra odpowiedź. 25 zł dla pana. A widzicie, kochani, ten cień, no rzeczywiście tam gdzieś, ale ja nie wiem, jak pan to znalazł. Jestem naprawdę w szoku na tym obrazku. Pewnie spokojnie na tym polu mogłabym znaleźć nawet dwie twarze. Skoro panu tak świetnie zwierzęta idą, to spróbujmy za 50 zł słonika, kochani. Słonik to nie jest łatwe zadanie. Szukamy ludzkiej twarzy, która też gdzieś tutaj jest ukryta. I teraz nam się słonik troszkę zlewa z górami. Ale wierzę w was, wierzę, że sobie z tą zagadką również poradzicie. Pan, jak widać, świetnie sobie radzi. Trafił pan do mnie do studia 2 razy pod rząd. Widzicie, kochani, pan trafił 2 razy pod rząd. Trafiła też pani, która nigdy nie wygrała w naszym programie. I jeszcze jedna pani. No jest to kolejna zagadka i kolejne wyzwanie dla was. Walczymy o 50 zł. Jeżeli uda wam się znów znaleźć ludzką twarz gdzieś na jednym z tych pól, to musicie szybciutko się do mnie zgłosić. Ten słoń też troszkę przypomina te skały, kochani. Pewnie też, gdybym się bardzo zaczęła wpatrywać, to też bym znalazła bardzo dużo tych twarzy. Ja panu bardzo gratuluję, bo znalezienie na polu numer 14 tej twarzy na naszym kotku było naprawdę wyzwaniem. No ale pan temu wyzwaniu niewątpliwie sprostał. Teraz trzymam kciuki za pana, żeby pan rozwiązał kolejną zagadkę. W sumie ma pan już 50 zł, więc wygrał pan najwięcej spośród naszych widzów, którzy dzisiaj do studia trafili. Jest szansa teraz, aby 50 zł wziąć w pakiecie razem za rozwiązanie jednej zagadki, więc w sumie miałby pan już 100. Trzymam za pana kciuki, trzymam też kciuki za innych widzów, żeby nie było, że pana sobie faworyzuje. Kochani, jeżeli uda wam się znaleźć twarz na jednym z tych pól, to nie tracicie czasu, tylko szybciutko wybierzcie numer, szybciutko do mnie do studia wpadnijcie i podajcie mi prawidłową odpowiedź. Cały czas czekam, nie stresuję was, jak widzicie, daję wam szansę na to, abyście mogli poszukać spokojnie, każdy w swoim tempie, no ale jeżeli ktoś już znajdzie, to niech szybciutko się do mnie zgłosi. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z was będzie w stanie się skupić, skoncentrować na tyle, aby na tym obrazku tę twarz znaleźć. No, nie jest to łatwe zadanie, panie reżyserze, ja już to widzę, ale no może jedna osoba da radę. Numer pola. Tak naprawdę, kochani, potrzebuję usłyszeć tylko numer pola, na którym ta twarz się znajduje. Jeżeli masz już numer pola, jeżeli udało ci się to pole znaleźć, to nie czekaj, tylko szybciutko dzwoń. 704-304-304 to numer telefonu, który należy błyskawicznie wybrać, aby wygrać. I kto spróbuje? Od 1 do 20. Jedno pole, na którym znajduje się gdzieś tam jest ukryta twarz. Kto tę twarz znajdzie? Słuchajcie, tym razem walczycie nie o 25, ale o 50 zł, więc mobilizacja powinna być większa. Ja wiem, że dla was tak naprawdę największą mobilizacją jest fakt, że po prostu jesteście najlepsi, że wam się udało tę zagadkę rozwiązać. No ale może jedna osoba spróbuje tym razem rozwiązać naszą zagadkę i ze względu na pieniądze, które są większe. Zapraszam, kochani, no można rozwiązać tę zagadkę i można rozwiązać kolejną. Pan akurat ten fakt wykorzystał, że
No, był w stanie rozwiązać dwie zagadki i zabrać pieniądze za dwie zagadki pod rząd. Oczywiście wy również możecie wybrać numer. Każdy, kto ogląda teraz program, każdy, kto jest przed telewizorem i jest oczywiście w stanie odszukać tę twarz na jednym z obrazków, może zgłosić się po pieniądze. Możesz zabrać 50 zł. Spróbuj, powalcz, traf do mnie do studia z prawidłowym rozwiązaniem i zabierz 50 zł. Kto próbuje, kochani? Kto walczy? Od 1 do 20. Tutaj nie ma współrzędnych. Tutaj musicie im podać numer pola, na którym ta twarz się znajduje. Kto spróbuje? 704, 304, 304. Masz pomysł? Kochani, szybciutko, nie czekajcie, nie traćcie czasu, tylko błyskawicznie się do mnie zgłoście. Im szybciej rozwiążecie tę zagadkę, tym szybciej przejdziemy do zagadki kolejnej i tym więcej pieniędzy będę mogła wam przekazać. Także jeżeli jest jedna osoba, która już wie, zapraszam, nie traćmy czasu, rozwiążmy tę zagadkę i lećmy dalej. Jest zagadka za troszkę większe pieniądze, dokładnie dwa razy większe niż przed chwilką, także ktoś może powalczyć teraz nie o 25, a o 50 zł. Zastanawiam się teraz, panie reżyserze, kto jest właśnie w sobotę o tej godzinie w domku, bo większość osób chyba jednak gdzieś wychodzi, chcę jakoś fajnie ten weekend spędzić, no bo w końcu od poniedziałku do piątku ciężko pracujemy, a ten weekend jest takim dniem, kiedy możemy dniem czy dniami tak naprawdę, czasem te dni nam się zlewają w jeden, kiedy na przykład w sobotę idziemy na imprezę, kiedy chcemy troszeczkę się zrelaksować, kiedy chcemy spędzić czas z rodziną, kiedy chcemy odpocząć, wyspać się może w końcu, czy wybrać na przykład do kina. Ja wiem, kochani, że macie swoje plany weekendowe, ale może ktoś jest teraz jeszcze w domku, chciałby powalczyć o pieniądze, chce rozwiązać zagadkę, która właśnie pojawiła się na ekranie. Jest szansa, aby to zrobić, no i żeby wygrać. Przy okazji rozwiązania tej zagadki mam dla ciebie 50 zł. Spróbuję. 704, 304, 304. Czy jest jedna osoba, która wpadła na prawidłowe rozwiązanie, kochani? No gdzieś tutaj jest ukryta twarz. Kto ją odszuka, kto ją znajdzie? Na pewno jest, kochani, szukajcie, szybciutko wybierajcie numer, jeżeli już wpadniecie na prawidłową odpowiedź i zabierzcie pieniądze. Mam dla kogoś z was, nie tylko 25, ale dwa razy 25 zł, tylko kto odszuka tę twarz. Szybciutko. Czy ktoś już znalazł? Kochani, nie możemy tracić czasu. Mam wrażenie, że troszkę ten czas jednak tracimy. Jeżeli masz pomysł, jeżeli jesteś przed telewizorem, znalazłeś czy znalazłaś tę twarz, to szybciutko wybierz numer, nie trać czasu, szybciutko zgłoś się do mnie i zabierz 50 zł. Kto ma pomysł, kto skojarzył, kto tutaj do mnie szybciutko trafi. Słuchajcie, reżyser mówi, że musi was jakoś zmobilizować, więc mobilizuje was czasem. Dał nam tylko 3 chwilki, ostatnie chwilki na rozwiązanie tej zagadki. Jeżeli rzeczywiście sobie z tą zagadką nie poradzicie, to ją zmieniamy. Taka jest decyzja reżysera. Słyszę, że w reżyserce też napięta atmosfera, bo panowie chcieliby tę zagadkę już mieć za sobą. Mają kolejne zagadki przygotowane i nie mogą się doczekać, żeby kliknąć tylko Enter i włączyć kolejną zagadkę, która za chwilę na ekranie się pojawi. Kochani, jeśli jesteście przed telewizorem w tej chwili, jeżeli jest jedna, dwie, trzy osoby, nie wiem, być może jest tylko jedna, zapraszam do rozwiązywania zagadki. Wiem, że być może robicie inne rzeczy, ale to nie jest zagadka, którą rozwiążecie na kolanie, spiesząc się gdzieś czy robiąc coś innego. Tutaj trzeba tej zagadce, zresztą tak jak każdej czynności, którą chcecie zrobić bardzo dobrze, poświęcić trochę czasu, trochę się skupić, pomyśleć, zastanowić się, a jeżeli już wpadniecie na prawidłowe rozwiązanie, to nie można czekać, trzeba szybciutko się zgłosić po pieniądze. 3 chwilki na rozwiązanie tej zagadki. Jestem bardzo ciekawa, kto jest przed telewizorem i kto z was do mnie do studia szybciutko trafi. 50 zł. Dla kogo? Kto jest przed telewizorem? Kogo z was usłyszę? Czy jest jedna osoba? Kochani, 704, 304, 304 to numer telefonu, który trzeba szybciutko wybierać i zgłaszać się do mnie do studia z prawidłowym rozwiązaniem. Kto ma pomysł?
No, jeśli już wiesz, nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer, traf do mnie do studia i zabierz pieniądze. Kochani, walczymy o 50 zł, a za chwilkę będzie szansa na większe pieniądze. Mamy tylko 3 chwilki. Kto te 3 chwilki wykorzysta? Kto tutaj do mnie trafi do studia? Kto się zgłosi? Komu z was będę mogła teraz przekazać 50 zł? Masz pomysł? Szybciutko, 2 chwilki nam zostały, to może razem wybierzmy numer. Wiem, że to często pomaga, jakoś was mobilizuje do tego, abyście się zgłosili i wtedy cieszycie się z pieniędzy, więc spróbuję też tym razem. Uwaga, wybierzmy razem numer telefonu do studia. Masz pomysł, chcesz wygrać? Weź telefon. Komórkowy czy stacjonarny, to akurat nie ma kompletnie znaczenia. Szybciutko wybierz. 704 304 304. Kto tu wpadnie? Uwaga, ostatnia chwila. No szybciutko, kochani, czy jest jedna przygotowana osoba? Kto tutaj do mnie do studia błyskawicznie trafi? Jedna osoba, ja tu mów nie szukam, ale mamy też ostatnią chwilkę, także na twoim miejscu, jeśli chcesz wygrać, wybierałabym numer naprawdę błyskawicznie. Kto tu trafi? Kto to zrobi? Kto znalazł prawidłową odpowiedź? Czy jest jedna osoba przed telewizorem teraz? Kochani, szybciutko, jeżeli ktoś widzi naprawdę błyskawicznie, trzeba wybierać numer. Zaryzykujcie, zadzwońcie chociaż raz, podajcie mi odpowiedź i zabierzcie pieniądze. Komuś przecież musi się udać, kochani. Kto skojarzył? Teraz? Dwadzieścia pól, ale tylko jedna. Jedno pole, na jednym polu jest ukryta ta twarz. Jedno pole musicie mi podać. Jest telefon, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, czy pan trafił do mnie do studia po raz trzeci pod rząd? Tak. Bo ma pan taki podobny głos do jeszcze jednego pana i czasem panów mylę, ale dobrze, trzymam za pana kciuki w związku z tym. Będzie stówka, poproszę o odpowiedź. Szósteczka. Szósteczka, no i sprawdźmy, wszystko się zgadza, czyli 50 zł pan ma i teraz 50 dorzucam, czyli w sumie ma pan 100 zł. Zobaczcie, kochani, jak warto być z nami, warto być przed telewizorem. Można trafić nawet 3 razy pod rząd do studia. Coś niesamowitego, bardzo panu gratuluję, kochani, no to teraz papuszka. Muszę wam powiedzieć, że ostatnio podjęłam decyzję o nowym członku rodziny, którym będzie króliczek. No i redaktor działu mody jednego z pism kobiecych wybrała mu imię Pusia, więc będzie miał na imię Pusia, to na pewno. I będzie biały i oczywiście będzie dziewczynką, no bo to imię oczywiście tylko dla dziewczynki, do dziewczynki pasuje. Więc będę miała króliczka od 9 lutego, dokładnie. I po prostu zastanawiam się, jak to będzie. No i tak daję sobie czas do 22 lutego, czyli do imienin mojej siostry, bo już zapytam mamie, czy nie chciałaby ode mnie takiego fajnego prezentu w postaci imieninowego prezentu w postaci króliczka. No tak, wydaje mi się, że moja córeczka pomiędzy 9 a 22 zdąży się króliczkiem nacieszyć i będę już, wiesz, ja często wyjeżdżam, no i jak wyjeżdżam, to kto będzie tego króliczka karmił? Kto będzie z nim wychodził? Dobry pomysł, masz rację, może go przyniosę do pracy, tylko żeby piesek Marcinka nie zjadł króliczka, bo tak troszkę się martwię. No nie, no dobrze, ale w sumie masz rację, tutaj bardzo często przecież u nas na naszej plaży różne osoby są, cały czas ktoś tu jest, więc moglibyście się króliczkiem zająć, świetny pomysł. Rafał mi dzisiaj powiedział, Monia, ale kto będzie tym króliczkiem zajmował, kto będzie z nim wychodził, przecież co ty tu będziesz miała w tym mieszkaniu, w tej swojej bieli, no przecież ty tutaj będziesz miała bałagan. I znowu będziesz mówiła, znowu bałagan, no króliczek będzie biały, więc idealnie pasuje do mieszkania,
w sumie, o ile będzie czyste oczywiście, pomyślałam sobie, że może wyjdę z nim na jakiś spacerek. A Rafał oczywiście znów pesymistycznie, biorąc pod uwagę fakt, że w zasadzie wiosna, kochani, bo ja tylko zarzuciłam na siebie taką skórzaną kurteczkę i biegałam dzisiaj po mieście i było mi bardzo ciepło, więc ja czuję, jakby była wiosna, nie wiem, może jestem tak po prostu rozgrzana tą plażą naszą codziennie, widzę dużo słońca, dużo morza, oceanów, głębin, delfinków, raczków i tak dalej, palm. I to mnie jakoś tak pozytywnie nastraja i też daje mi bardzo dużo energii. I też tak sobie pomyślałam, że no wezmę go na spacerek najwyżej. A Rafał mówi: Monia, wiesz co, wiosna, i dopiero jeszcze trochę trzeba na tą wiosnę zaczekać, czy lato. Więc no nie wiem, jak ty chcesz go wziąć na spacer, pewnie zamarznie, tak jak inne swoje zwierzaczki niektóre. No i tak pomyślałam, że może babcia Ami by zrobiła temu króliczkowi jakiś fajny sweterek w nadruczach, takie wdzianko. No ja już się nie mogę doczekać tego króliczka, nie wiem dlaczego, chociaż jeszcze nie wiem, gdzie znajdę dla niego jakieś miejsce. Moja mama już przewidziała letni scenariusz wystawienia króliczka na balkon, bo w domu nie będzie czym oddychać, bo tak rzadko mu będę sprzątać. Miałeś takie małe myszki. No ja też strasznie chciałam mieć, ale moja mama boi się szczurów i różnych myszek. I co zrobiłeś myszkom? Wypuściłeś je naprawdę i wypuściłeś do lasu? Jezu, nie wiem, czy przeżyły myszki, tak wypuściłeś, ale były takie z ogonkami. No moja mama na takie z ogonkami nie chciała się zgodzić, one tak śmiesznie skakały. I w końcu zdecydowałam, że będę miała chomiki, ale słuchajcie, kochani, chomiki dla dzieci to jest średni pomysł, bo te chomiki dosyć krótko żyją niestety i później jest tragedia i ja strasznie płakałam ze tymi moimi chomiczkami. No nie, no znaczy wiesz, no po prostu nie żyją strasznie długo. Żółwie są fajne, ale żółwia niestety przytulić za bardzo nie można, a tak wierzę, że tego króliczka, no bo słuchajcie, kochani, z pieskiem trzeba na spacer wychodzić. Kotek, Jezu, nie wyobrażam, nie, jakoś ta sierść wszędzie, jakoś, nie. Ale króliczek jest taki fajny, milutki, wierzę, że też się będzie przytulał i że krzywdy mojemu dziecku nie zrobi, a myślę, że to bardzo fajny pomysł, żeby mieć zwierzaczka, kiedy dziecko już skończyło 2 latka, to można sprawdzić. Oczywiście biorę pod uwagę scenariusz 22 lutego, więc moja siostra właśnie, kończąc moją całą opowieść, kochani, powiedziała: Monia, ja królika nie chcę, ja ci bardzo dziękuję, ale chciałabym nimfę. Kiedyś miałyśmy takiego ptaszka nimfę i on był taki kochany. No, mojej siostry ukochany kupił jej rozellę białolicą, kochani. Ale to nie jest fajny ptaszek. Ten ptaszek oczywiście jest teraz pod opieką moich rodziców, dlatego że no, nie jest zbyt przyjazny. To jest taki australijski ptak, który no, jest dziki. Co tu dużo mówić? Nad nim możecie pracować. Na przykład on mnie widzi od czasu do czasu oczywiście w domu, kiedy rodziców odwiedzam. I on jakoś tak chyba mnie za bardzo nie lubi. Ja boję się mu nawet wymieniać wodę czy dosypywać jedzonka, bo boję się, że mnie ugryzie i jest taki dosyć agresywny. Oczywiście jest to piękny ptak, bo jest ten akurat jest czerwono, taki kolorowy, no ale głównie przeważa kolor czerwony, wygląda pięknie. A co to jest za ptaszek, panie reżyserze? Jaka to jest papuga? Nie wiesz. Kolorowa, no to widzę, ale no nie wiem, co to za papuga, kochani. Ale no, jeżeli ktoś z was lubi ptaszki, ja pamiętam, że nimfa to jest akurat świetny pomysł. Miałam też kiedyś papuszkę, taką nierozłączkę, akurat one dobrze by było, gdyby były parami gdzieś tam w klatce. No ona się rozłączyła i ja ją tak troszkę przygarnęłam i bardzo o nią dbałam. I była bardzo kochana i strasznie się tuliła i siadała na mnie i się witała i mi buzi dawała i jadła ze mną z jednego talerza. I w ogóle super był ten ptaszek i tak strasznie żałowałam, kiedy już ode mnie odszedł. Jakoś te zwierzaczki wszystkie szybko odchodzą, nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że z króliczkiem będzie inaczej. I my tutaj gadu, a reżyser już nie chce słuchać historii o moich zwierzaczkach. Kończymy zagadkę. 3 minutki dostaliśmy od reżysera i uwaga, czas start. Teraz szybciutko musicie podać mi numer pola, na którym znajduje się twarz. Gdzieś ta twarz jest ukryta, jeżeli ją znajdziesz, nie możesz czekać, musisz szybciutko się do mnie zgłosić. Pan zagrał dzisiaj z nami przynajmniej 3 razy, pan numer telefonu na pewno wybrał, ale wygrał pan również 3 razy, więc jeżeli, kochani, chcecie dzisiaj wygrywać, to musicie być szybsi niż pan i szybciutko się zgłosić. Kto widzi? Kto znalazł gdzieś tutaj twarz? Znów jest
to tego typu zagadka troszkę inna, bo teraz już mi ten ptaszek skały nie przypomina. Natomiast przypominam, natomiast w tym pierzu całym, w tych kolorach, gdzieś tam ta twarz też może być ukryta. Może być też ukryta gdzieś na obrazku, gdzieś indziej, także musicie się przyjrzeć, zastanowić, poszukać, a jeżeli już znajdziecie, no to sprawdźcie, po prostu szybciutko podajcie mi numer pola, na którym waszym zdaniem ta twarz się znajduje. Jeżeli wpadniecie na prawidłowe rozwiązanie, to szybciutko wybierajcie numer, podajcie mi odpowiedź i zabierzcie pieniądze. Mam dla kogoś z was 50 zł, tylko kto jest przygotowany, kto ma już jakąś propozycję, jakiś pomysł, 2 minuty nam zostały. Kończymy zagadkę. Kto wpadł na prawidłowe rozwiązanie? Kochani? Kto ma sentyment do ptaszków albo wręcz przeciwnie, go po prostu nie ma i jest w stanie na tym ptaszku się skupić. Szybciutko. Minutka 40 sekund. Kto jest przed telewizorem? Kochani, błyskawiczna decyzja. Chcesz wygrać? Wybierz numer, podaj mi odpowiedź i zabierz pieniądze. 50 zł. Dla jednej osoby i 1,5 minuty. 704, 304, 304. Minuta 20 sekund. I uwaga. Minuta, dokładnie minuta na to, żeby ktoś z was tutaj do mnie do studia trafił. Czy jest ktoś przygotowany? Kto ogląda program? Masz pomysł? Szybciutko wybierz numer, kochani, 50 kilka sekund. To jest idealny czas, żeby wybrać numer, żeby się do mnie zgłosić. Kto skojarzył, gdzie tutaj może być ta twarz ukryta? Masz pomysł? No, szybciutko, 30 kilka sekund. Kto walczy? Od 1 do 20, kochani. Na jednym z tych obrazków jest twarz. Gdzie ona jest ukryta? Dwadzieścia sekund. No, kto próbuje? Kto wybiera numer? Kto tutaj do mnie do studia szybciutko trafi? 15 sekund. I uwaga, ostatnie sekundki odliczam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i uwaga, 1, teraz. No, kto skojarzył? Gdzie jest mój zwycięzca? Gdzie jest ta jedna przygotowana osoba, kochani? 20 pól, na którym z tych pól znajduje się twarz? Teraz? Na którym? 704, 304, 304, szybciutko. Jedna osoba, kto wie? Słuchajcie, jeżeli nie ma nikogo innego przed telewizorem, to nawet niech pan zadzwoni, który już dzisiaj 3 razy pod rząd wygrał. Zapraszam pana, to nie było złośliwe, żeby pan nie myślał, że nie chciałam dla pana najlepiej, ale oczywiście chciałabym, żeby inne osoby też wygrywały. W każdym razie dla mnie to kompletnie nie ma znaczenia, czy wygra pan, czy wygra pani, która wygrała po raz pierwszy, czy wygra inna pani, czy ktoś inny się do mnie zgłosi. Kochani, chciałabym po prostu, żeby błyskawicznie ta zagadka zniknęła z ekranu, tak żeby dać szansę kolejnej osobie na wygraną. Może być pan. Ja za pana zawsze trzymam kciuki. 50 zł dla? No teraz? Kto? Szybciutko. Kochani, za chwilę będziemy musieli zmienić zagadkę. Reżyser wyświetlił napis koniec zagadki. Zaraz będzie jeszcze trudniejsza zagadka na ekranie. Także jeżeli chcesz wygrać, jest szansa, tylko musisz błyskawicznie wybrać numer. Jeszcze raz. 704, 304, 304. Tam jest, kochani, na pewno ukryta ludzka twarz. Kto tę twarz dostrzegł? Kto ją zauważył?
Szybciutko. Kto ma pomysł? No na pewno ktoś znalazł, nie mówcie mi, że nie. Kto jest przygotowany? Teraz szybciutko wybieraj numer, nie ma na co czekać. 704, 304, 304. Jedna osoba? Kto tu wpadnie? No, kochani, no nie wierzę, może ta zagadka rzeczywiście, panie reżyserze, jest troszeczkę za skomplikowana, a może pokażemy tę zagadkę troszeczkę większą na sekundkę, może ktoś nagle zauważy, dosłownie, nie wiem, na chwilkę, no czy to jest możliwe, panie reżyserze? Nie jest możliwe? No ale ja chcę jakoś widzom pomóc. Wiem, że chcesz, dobra, reżyser, słuchajcie, mówi, że albo teraz, albo zmieniamy zagadkę, że nie ma czasu, czas tej zagadki już się skończył, jest kolejna zagadka przygotowana i szkoda czasu, żeby ją powiększać. Po prostu, jeżeli ktoś zauważył, musi wybrać numer, musi do nas do studia trafić, jeżeli ktoś nie zauważył, to bardzo, bardzo nam przykro, ale już czasu na zastanawianie się nie ma. Kochani, na waszym miejscu, jeżeli nie jesteście przygotowani, no to po prostu bym wybrała numer i chyba bym strzelała, no bo może jest szansa, żeby, że uda się trafić. Kto jest przed telewizorem, kto chce wygrać, niech szybciutko wybierze numer. Niech strzela, dlaczego nie? Może uda się. Kochani, na waszym miejscu szybciutko bym wybrała 704, 304, 304 i zgłosiłabym się po 50 zł. Kto się zgłosi? Kto jest przed telewizorem? Kto błyskawicznie do mnie do studia trafi? Czy jest ktoś przygotowany teraz, właśnie w tym momencie? Dwadzieścia pól. Jedno pole. Które pole, kochani? Szybciutko. Słuchajcie, czas się skończył. Naprawdę musimy błyskawicznie tę zagadkę rozwiązać. Kolejna zagadka jest trudniejsza, jak mówi reżyser, więc będziecie wymagać, będziecie chcieli też przede wszystkim mieć więcej czasu na to, żeby się przyjrzeć, żeby przypatrzeć, więc no, kto rozwiązał zagadkę, która jest jeszcze do rozwiązania, jest jeszcze dość prosta, jak mówi reżyser. Kto tu trafi, kochani? 704, 304, 304. Jedna przygotowana osoba. Kto jest przed telewizorem? Szybciutko, chcesz wygrać? Wybieraj numer. 50 zł. Dla? Słuchajcie, reżyser daje błyskawiczne 3 chwilki na rozwiązanie tej zagadki i kończymy. Kto tu wpadnie? 20 pól. Na tylko jednym polu znajduje się twarz. Które to pole, kochani? 3 chwilki i muszę usłyszeć mojego zwycięzcę. Walczy, kto próbuje, kto tu wpadnie, czy jest przed telewizorem jedna osoba, która skojarzyła. 20 pól, na jednym jest twarz. Na którym? Masz pomysł? Nie czekaj, szybciutko się do mnie zgłoś. Kończymy zagadkę, kochani. Naprawdę nie mamy strasznie dużo czasu. Poza tym z doświadczenia sami widzieliście dzisiaj, że daję wam czas, a ktoś trafia do mnie do studia przed upływem tego czasu. Także nie ma co się zastanawiać, jeżeli jesteście przygotowani, jeżeli znacie odpowiedź, to błyskawicznie się musicie do mnie zgłaszać. Najlepiej już teraz, jeżeli jesteś przygotowany, masz to, ten jeden obrazek, to jedno pole, wiesz, na którym polu znajduje się twarz, błyskawicznie wybieraj numer i podaj mi odpowiedź. Kto tu trafi? Czy jest jedna przygotowana osoba? Dwie chwile. Kochani, jedna osoba, naprawdę tłumów nie szukam. Potrzebuję usłyszeć jedną osobę, która skojarzyła. Kto skojarzył? Szybciutko. Nie czekajcie do końca, za chwilkę na ekranie pojawi się ostatni moment, a ja już bym chciała usłyszeć jedną osobę. Kto tu trafi, kochani? Szybciutko. Jest telefon, nareszcie, halo. Dzień dobry, numer 10.
Dzień dobry, sprawdźmy, czy jest to numer 10, ale reżyser już krzyczy bardzo, bardzo dobrze, a ja pani bardzo gratuluję. Świetne ma pani wzrok, zobaczcie tutaj na dziobie papugi była ukryta twarz. Strasznie trudne to było do znalezienia, ale pani sobie z tą zagadką poradziła. Bardzo pani gratuluję i teraz dzięki pani możemy szybciutko przejść do zagadki kolejnej. O mój Boże, co to jest? Panie reżyserze, kto to ma rozwiązać? Jeszcze dwie twarze do znalezienia i to do tego w ziarenkach kawy. Po pierwsze, poproszę cię o stówkę. Na pewno 100 zł. Słuchaj, no nie ma... Dziękuję ci bardzo. Dobrze, już się nie denerwuję. Ale wiesz co? Nie, nawet nie 100. Nie, ja się nie zgadzam jednak na 100 zł. Kobieta jednak zmienia decyzję dosyć szybko. Poproszę cię o nagrodę bonusową. Czy to jest możliwe, panie reżyserze? Bardzo dziękuję. No nawet 1000 zł, kochani. 100 zł gwarantowane za rozwiązanie tej zagadki, czyli podanie mi dwóch współrzędnych obrazków, na których znajduje się ludzka twarz, a później 900 zł w bonusie. Czytam wam 5 bardzo prostych pytań. Jeśli odpowiecie mi na te pytanka prawidłowo, to walczycie o nawet 1000 w bonusie. Co w sumie daje, znaczy co, o 900 zł w bonusie, co w sumie daje nawet 1000 zł? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Jedna literka, jedna cyfra, jedna literka, jedna cyfra i nawet 1000 zł może do kogoś z was powędrować. Jestem bardzo ciekawa, czy jest ktoś przed telewizorem, a przede wszystkim, czy ktoś z was chce wygrać. Jest szansa na naprawdę duże pieniądze, ale ktoś z was musi tę szansę wykorzystać. Kto spróbuje, kochani? Przyjrzyjcie się, ja wiem, że to nie jest łatwe zadanie, ja to wiem z doświadczenia. Słuchajcie, tych ziarenek kawy tutaj są setki i ciężko jest naprawdę znaleźć jedno ziarenko, które jakoś tam przypomina twarz. Ja wam już wytłumaczyłam przy okazji poprzednich zagadek, które były troszkę na rozgrzewkę, w jaki sposób tej twarzy szukać. No twarz, muszą być oczy, nos, usta na przykład, czy no włosów raczej tam chyba nie było, chociaż ja pewna nie jestem. Raczej chodzi o zarys twarzy. Jeżeli uda wam się znaleźć twarz gdzieś tutaj, a dokładnie dwie twarze, zapiszcie sobie współrzędne na karteczce, tak żeby się nie pomylić, bo bardzo łatwo o pomyłkę, kochani. Może wam się wydawać, że na wielu obrazkach ta twarz jest, tutaj trzeba każdy, tak naprawdę każdy pole, każdy ten kwadracik przeanalizować oddzielnie, przeanalizować bardzo dokładnie, może podejść bliżej do ekranu, może poszukać jakoś dokładniej, ale wierzę, że się uda. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, której się to uda, mam dla takiej osoby nawet 1000 zł, więc szansa na duże pieniądze jest, ale poszukajcie. Ja wam na razie nie mówię, żebyście się spieszyli. Mówię, każdy w swoim tempie rozwiązuje tę zagadkę, ale jeżeli ktoś już rozwiąże, to szybciutko, mam nadzieję, bez pospieszania wybierze numer, bo jest szansa na naprawdę większą kasę. No co tu dużo mówić, 1000 zł może do kogoś z was powędrować. Szukacie? Jak już znajdziesz, to wybieraj numer, zapraszam, nie traćmy czasu, szybciutko podaj mi odpowiedź i zabierz nawet 1000 zł. Ale spokojnie, szukajcie, szukajcie, każdy w swoim tempie, niech szuka. Zaraz. Słuchaj, a może dalibyśmy 10 chwil naszym widzom i pokazali zagadkę na pełnym ekranie, tak żeby każdy mógł się przyjrzeć i może w tym czasie, w ciągu 10 chwil usłyszę mojego zwycięzcę. Co ty o tym myślisz? No ja bym tak zrobiła, jeżeli mnie pytasz o zdanie, bo wydaje mi się, że tych ziarenek jest tak dużo, że znalezienie na jednym z tych ziarenek twarzy jest naprawdę bardzo trudnym zadaniem i nie wiem, czy ktoś sobie z tym zadaniem poradzi. Wierzę, że tak, jeżeli powiększysz nam tę zagadkę, to być może zaraz ją rozwiążemy i pokażesz tą swoją naprawdę trudną zagadkę na ekranie i będzie szansa na jeszcze większe pieniądze. Kochani, 10 chwil reżyser się zgodził, a czy zgodzi się, aby tę zagadkę powiększyć? Mam nadzieję, że zaraz będzie to jasne. Wy w każdym razie szukajcie, podejdźcie bliżej do ekranu, nie wstydźcie się tego, naprawdę warto, bo jest szansa na nawet 1000 zł. Widzę, że zmienił się nasz plener, kochani. Ojej, znowu się zmienił. Poczułam się przez chwilkę, jakbym była w górach. Kochani, kto spróbuje? To ja idę do reżyserki, zobaczę kolejną zagadkę, a wy macie 10 chwil na szukanie.
jedno, kochani. Kto tu wpadnie? 5 chwilek i musimy zagadkę rozwiązać. Oczywiście możecie ją rozwiązać również przed upływem tego czasu. Dlatego jeśli jest przed telewizorem jedna osoba, to serdecznie zapraszam. Walczycie o nawet 1000 zł. Ja 1000 zł z przyjemnością komuś z was przekażę. Tylko kto tu trafi? Czy jest jedna przygotowana osoba? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. No, 4 chwilki. W związku z tym poproszę o 4000, panie reżyserze. No już chyba nie szukajmy, tylko po prostu dzwońmy, dobrze? Dzwoń teraz, jeżeli jesteś przygotowany, słuchajcie, mieliście chwilkę czasu na szukanie, na zastanowienie się, to teraz błyskawicznie wybierzcie numer i podajcie mi prawidłowe rozwiązanie A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Czy ktoś skojarzył, czy jest jedna osoba, która znalazła ten jeden obrazek? 704, 304, 304. Jeżeli chcesz wygrać, szybciutko wybierz numer. Kochani, potrzebuję usłyszeć tak naprawdę jedną osobę. Tylko czy jest jedna osoba, która znalazła w tych ziarenkach kawy twarz, ludzką twarz? No, kto się do mnie zgłosi? Nawet dwie twarze, bo muszą to być dwie współrzędne. Musicie podać mi obydwa obrazki, na których znajduje się twarz. I jedna twarz, i druga twarz. Także raczej nie sądzę, żeby to był jeden obrazek. Myślę, że będą to dwa obrazki, kochani. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Jedna literka, jedna cyfra, jedna literka, jedna cyfra i możesz wygrać nawet 4000 od tej chwili. Wykorzystaj najlepiej, jak tylko możesz, te 4 chwile. Kto próbuje? Kochani, czy jest przed telewizorem jedna przygotowana osoba, jedna osoba, która znalazła te twarze? Ja widziałam kolejną zagadkę i muszę wam powiedzieć, że jest jeszcze trudniejsza niż ta zagadka, która teraz jest na ekranie, dlatego radziłabym wam się pospieszyć, jeżeli chcecie wygrać naprawdę duże pieniądze, no bo słuchajcie, za tę zagadkę można wygrać nawet 4000 zł, to się zgłoście, bo kolejna zagadka jest jeszcze trudniejsza. 704, 304, 304. 3 chwile. No, kto próbuje, kto chce się zgłosić, kto jest w stanie tę zagadkę rozwiązać. Dwie chwile, ostatnie dwie chwile na wybranie numeru telefonu do studia. Czy jest przed telewizorem jedna osoba, która znalazła twarz, a nawet dwie twarze na tych 50 obrazkach wśród ziarenka kawy? Kochani, ja wiem, że to nie jest łatwe zadanie, ale była zagadka, byliście sam na sam w zasadzie z zagadką, mogliście się przyjrzeć i wierzę, że ktoś się przyjrzał, że ktoś tutaj do mnie do studia z prawidłowym rozwiązaniem zaraz trafi. Kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba? Dwie chwilki. 4000 zł, nawet 4000 dla jednej osoby, która jest przed telewizorem i chce wygrać. Kto tu wpadnie? 704, 304, 304. Kto ma pomysł? No, kochani, ja na waszym miejscu teraz szybciutko bym się zgłaszała, szczególnie, że jeden pan to dzisiaj do nas do studia przed upływem czasu trafia, a nawet trafił 3 razy pod rząd, także co będzie za chwilkę, ja na waszym miejscu nie czekałabym do ostatniej chwili, ale już ostatnia chwila na ekranie się pojawiła, więc no, na pewno wszyscy czekali, może wszyscy szukają wciąż. Mam nadzieję, że jedna przygotowana osoba zaraz do mnie do studia wpadnie. Ostatnia chwila. Próbuję, kochani, kto znalazł? Czy jest jedna osoba, która skojarzyła? Szybciutko, nawet 4000 zł do wygrania. Ostatni moment.
No, szybciutko. Ostatnia chwilka. Kochani, kto jest przed telewizorem? Kto błyskawicznie wybierze numer? Czy jest jedna przygotowana osoba teraz? Ja muszę usłyszeć mojego zwycięzcę w tej chwili. No, kochani, jedna osoba, nawet 4000 złotych dla kogoś z was. Kto tu wpadnie? I uwaga, zero. Teraz dzwonimy, kochani. W tym momencie kończymy zagadkę, także ja muszę usłyszeć mojego zwycięzcę w tej chwili, nie za moment, w tym momencie. Kto tu trafi? Panie reżyserze, czekaliśmy, wiem, że czekaliśmy, ale sam widzisz, że jest problem. Wydaje mi się, że ta zagadka po prostu jest za trudna dla naszych widzów. Może odpuśćmy jedno pole, jedną twarz. Proszę cię, wydaje mi się, że bardzo ci dziękuję, zgodziłaś się. Jestem naprawdę w szoku, że tak szybko się zgodziłeś. Myślałam, że będę cię musiała dłużej namawiać, ale chyba sam widzisz, że jest problem. Kochani, jedna twarz wystarczy. Ja wiem, że część osób, która zobaczyła tę zagadkę i zobaczyła, że szukamy dwóch twarzy wśród tylu ziarenek kawy, przeraziła się. 50 obrazków do porównania. To jest bardzo trudna zagadka, bo tak naprawdę na każdym z obrazków, jest aż 50, jest wiele tych ziarenek i wiele tych ziarenek trzeba porównać, więc nie jest łatwo. Sami widzicie, że nie jest łatwo. Wiem, że troszeczkę może w tym momencie ułatwiliśmy zadanie, ale tylko odrobinę. Jeżeli masz jedną twarz, gdzieś znalazłeś, może ci się wydaje, że gdzieś ją wypatrzyłeś, nie czekaj, szybciutko wybierz numer i podaj mi odpowiedź. Jednocześnie zabierz nawet 4000 zł. Kochani, niestety nie mogę długo czekać, bo mamy przygotowane kolejne zagadki, musimy dalej realizować plan programu, ale jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która ma tę twarz, jedną twarz znalazła, dostrzegła, zauważyła, niech szybciutko się do mnie zgłosi, niech błyskawicznie wybierze numer i niech zabierze nawet 4000 zł. Kogo z was usłyszę? Czy jest ktoś przygotowany? Bo czas dalej nam, kochani, się kończy. To, że mamy troszeczkę łatwiej, to tylko, mam nadzieję, sprawi, że ta jedna osoba, która miała jeden obrazek, szybciutko się zgłosi. Ja wiem, że część osób zobaczyła, że szukamy dwóch twarzy i zrezygnowała, ale może jest ktoś cierpliwy, wytrwały, wciąż szukał i teraz już ma szansę na wygraną, bo ma jedną twarz, ma znaleziony ten jeden obrazek. Bardzo was proszę, zanim wybierzecie numer telefonu do studia, zapiszcie sobie współrzędne na karteczce, tak żeby się nie pomylić, kiedy już znajdziecie tę twarz. Po prostu szybciutko wybierzcie numer i podajcie mi numer pola, na którym ta twarz się znajduje, a myślę, że zapisanie tego pola, tych współrzędnych, wam po prostu pomoże, bo zaraz mojego zwycięzcę usłyszę. 4000 zł dla kogoś z was, dla jednej osoby, która już wie, który to obrazek, kto wie, kto ogląda program, kto jest przed telewizorem, A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Szybciutko. Gdzie się znajduje, kochani, twarz? Wiem, że dwóch twarzy na pewno nikt nie zauważył, ale może jedną, może chociaż jedną ktoś ma. Na którym polu znajduje się ta twarz? Jak wam się wydaje? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Może coś wam się po prostu wydaje. Możecie strzelać, kochani. Ja na waszym miejscu na pewno bym teraz strzelała, bo czasu nie mamy, a jest szansa na nawet 4000 zł, więc jeżeli masz jedno pole, można próbować. Jest jakaś szansa, że uda się trafić, więc spróbujcie, kochani. Nie można się w tej chwili poddać.
kto jest przed telewizorem, kto ogląda program, kto chce powalczyć o naprawdę duże pieniądze. Jeszcze chwilkę, panie reżyserze, dajmy jeszcze chwilę, bardzo się proszę, dopiero co powiedziałam, że szukamy jednej twarzy i dopiero pewnie teraz widzowie zaczynają jeszcze się przyglądać, żeby się nie pomylić, jeszcze szukać, jeszcze upewniać się, czy mieli prawidłowo zapisaną współrzędną. Wierzę, że zaraz naszego zwycięzcę usłyszę. Kto ogląda program, kochani? Kto jest przed telewizorem? Kto znalazł tę twarz? Czy jest przed telewizorem jedna osoba? 704, 304, 304. Dobrze, okej. Okay. Jeżeli chcesz, daj te dwie minutki i kończmy. Czas, start, kochani. Dwie minutki dostaliśmy od reżysera, ale reżyser się niecierpliwie mówi, że ta zagadka powinna już być za nami, bo nie mamy strasznie dużo czasu, a jeszcze bardzo trudną zagadkę ma przygotowaną. Ale panie reżyserze, skoro ta zagadka jest za trudna już dla widzów, no bo sam widzisz, że nie jest łatwa i troszkę muszę czekać na prawidłowe rozwiązanie, to może granie tej trudniejszej zagadki za bardzo sensu nie ma. Powiedział, że zmienił całkowicie rodzaj zagadki, że zaraz pojawi się coś kolejnego na ekranie. Kochani, jeśli chcecie jeszcze wygrać 4000, jeśli chcecie jeszcze podjąć wyzwanie, jest szansa, ale tylko przez półtorej minuty. Kto ogląda program? Kto znalazł twarz gdzieś tutaj w ziarenkach kawy? Masz pomysł? Szybciutko się zgłoś, wybierz numer i podaj mi prawidłowe rozwiązanie. Uwaga! 704, 304, 304, dosłownie minuta i kilkanaście sekund na to, aby ktoś zdążył do mnie jeszcze do studia trafić. Minutka. Pięćdziesiąt sekund. Czterdzieści sekund. Gdzie jest mój zwycięzca? Czy jest ta jedna przygotowana osoba gdzieś po drugiej stronie, czy ogląda program, czy chce wygrać, kochani? Trzeba się mobilizować, trzeba wybrać numer. Bez tego na pewno nie wygracie 4000 zł. A jest szansa na 4000, a no nie ma osoby, która chciałaby wygrać, panie reżyserze. 20 sekund. Kto jest przed telewizorem? Jedna osoba. Tłumów nie szukam. Wystarczy mi jedna przygotowana osoba, ale w tej chwili musisz się zgłosić. Uwaga, odliczam czas do końca i słyszę mojego zwycięzcę. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kto wybiera numer? 4, 3, 2, 1 i teraz? To? Kochani,
Szybciutko, wybierz numer, nie czekaj, podaj mi odpowiedź. 4000 zł do wygrania. Kto tu trafi? Nie, no sama nie wiem, co zrobić. Słuchaj, no może rzeczywiście ta zagadka nie jest najłatwiejsza. Może ciężko jest znaleźć. Zauważ, że dałeś aż 50 obrazków, a na każdym z obrazków musimy jeszcze porównać bardzo dokładnie każde ziarenko. Więc ta zagadka wymaga chwili czasu. Naprawdę, ja nie wiem, czy znajdzie się jedna osoba. To nie jest łatwe w ogóle, ale zastanów się nad tym. Jeżeli powiedziałbyś komuś, słuchaj, tutaj masz ziarenka kawy, znajdź twarz. Przecież to brzmi nawet idiotycznie, no. Nie wiem, nie wiem, wiesz? Uważasz, że ktoś da radę? Naprawdę? Uważam, że gdyby ktoś miał dać radę, to już byśmy taką osobę usłyszeli, więc nie wiem, czy jest sens męczyć tę zagadkę i męczyć naszych widzów. Może zmienimy tę zagadkę jednak na coś innego. A jak uważasz? Okej, ja mogę jeszcze zaczekać. Jeżeli twoim zdaniem jest sens, możemy dać jeszcze widzom chwilkę na to, aby dosłownie się zgłosić, no ale sam widzisz, daliśmy czas i w dalszym ciągu nie usłyszałam mojego zwycięzcy. Dobrze, ale słuchaj, no może chodzi o pieniądze, no bo słuchaj, jeżeli zagadka twoim zdaniem jest do rozwiązania, to może widzowie chcą za tę zagadkę więcej pieniędzy, może o to chodzi. Dobra, dajmy więcej pieniędzy, spróbujmy, poproszę o 8000, o podwojenie wygranej. No daj 8000, nie marudź, proszę cię, 50 obrazków, zobaczę, że się uda. No, jeżeli twoim zdaniem chodzi o pieniądze, przecież widzę, że mamy budżet, nie mów mi, że nie mamy budżetu. Są pieniądze, mam 8000. Zgodziłaś się? No proszę, bardzo ci dziękuję. Kochani, 8000 zł do wygrania, nawet 8000, ale nie zabieraj mi zagadki. Piotruś, proszę cię. Słuchaj, chciałeś 8000 dać, a zagadkę zabrać? Bardzo ci proszę, żebyś tego nie robił, dobrze? Zostaw zagadkę na ekranie, niech widzowie mają szansę się przyjrzeć. Pewnie chciałeś wystraszyć troszkę widzów, że zagadka znika z ekranu. Kochani, 8000 od tej chwili, to prawda, to, że na chwilę te pieniądze zniknęły, nie oznacza, że ich nie ma, są i możecie o nie powalczyć. Do kogoś z was mogą zaraz powędrować, ale najpierw muszę usłyszeć mojego zwycięzcę, czyli jedną osobę, której udało się znaleźć jeden obrazek, na którym, uwaga, znajduje się twarz. Komu się to udało? Zaraz wszystko będzie jasne. Mam nadzieję, że mojego zwycięzcę zaraz usłyszę. Nawet 8000 zł dla jednej osoby, przygotowanej osoby, która jest po drugiej stronie, jest jeszcze przed telewizorem. Ja wiem, że w sobotę o tej godzinie, kochani, znalezienie jednej wytrwałej osoby, która wciąż będzie przed, z nami, wciąż będzie przed telewizorem, nie będzie odchodzić, będzie czujna, uważna, bo tutaj zobaczcie, że wszystko bardzo szybko się zmienia. Czasem zagadka jest błyskawicznie rozwiązywana, czasem reżyser troszkę zmienia zasady. Na przykład tutaj odpuścił jeden obrazek, powiedział, dobrze, wystarczy współrzędna jednego obrazka. To ciężkie jest, bo dzisiaj jest sobota, kochani, jest wieczór, więc ja wiem, że dużo osób nie ogląda naszego programu, ale może jedna osoba gdzieś tam jest, ja serdecznie zapraszam. Jeżeli chcecie wygrać, kochani, możecie to zrobić, możecie wybrać numer, możecie wtrafić do mnie do studia bez problemu, udzielić mi prawidłową odpowiedź i zabrać nawet 8000 zł. Ja wiem, że część osób pewnie chciało wygrać na samym początku i bardzo dużo osób się do mnie zgłosiło, nawet pan 3 razy wygrał pod rząd pieniądze. Bo pan pewnie dzisiaj idzie na jakąś imprezę i pan po prostu teraz już musi się do tej imprezy przygotowywać. Teraz już nie ma szans na 8000, ale wygrał pan już pieniądze, więc w sumie no dosyć racjonalnie pan do wygranej podszedł. Kochani, ale jeżeli przed telewizorem jest jedna osoba, naprawdę nie szukam tłumów, niech ta jedna osoba podejmie wyzwanie, niech się jeszcze przyjrzy, niech poszuka, dopóki jest zagadka, dopóki jestem ja, są pieniądze, a reżyser nie pokazuje nam czegoś zupełnie innego na ekranie i nie zabiera tej zagadki z ekranu, tak jak przed chwilką, to możecie wygrać, możecie wybrać numer, możecie się do mnie zgłosić i te pieniądze mogą do kogoś z was powędrować. Jestem bardzo ciekawa, kto ogląda program, kto jest na tyle wytrwały i jeszcze z nami jest, i kogo za chwilkę będę mogła usłyszeć w studio. Czy jest jedna osoba? Jedna osoba, naprawdę, jedna osoba w zupełności mi wystarczy.
Słuchajcie, no wiedziałam, że kolorowo nie będzie, reżyser się zgodził na 8 tysięcy, ale oczywiście tradycyjnie ogranicza nam czas. Mówi, że do godziny 18 musimy tą zagadkę rozwiązać. Jest 17.57 w zasadzie, więc zostało nam bardzo mało czasu na to, aby ktoś z Was do mnie mógł trafić. Wierzę, że próbujecie. Wierzę, że nie będziecie czekać do punkt godziny 18 z wybraniem numeru, bo sami wiecie doskonale, że można tutaj do mnie do studia bez problemu trafić przed upływem tego czasu. Kochani, dokładnie 3 minuty na podanie mi prawidłowej odpowiedzi, bo wiem, jestem pewna, że przed telewizorem jest osoba, która znalazła ten obrazek. Kwestia tylko wybrania numeru i pochwalenia się swoją wiedzą. Czy jest jedna osoba, która zasłużyła, niewątpliwie zasłużyła na okrągłe 8 tysięcy złotych? Kto ogląda program? Kto znalazł ten jeden obrazek? Masz ten jeden obrazek? Nie czekaj, szybciutko wybierz numer, błyskawicznie podaj mi odpowiedź i zabierz te pieniądze. Nawet 8 tysięcy złotych może właśnie teraz do Ciebie powędrować. Kto jest po drugiej stronie? Kto wie? Kto skojarzył? Kto się przyjrzał? Ja wiem, że ta zagadka nie jest prosta, zdaję sobie z tego sprawę. Wiem, że łatwiej by było, gdyby było kilka osób przed telewizorem i kilka osób starałoby się znaleźć. No ale pewnie jesteście sami, pewnie nie macie za bardzo pomocy żadnej w postaci osób trzecich. Wierzę, że jedna osoba znalazła, być może sama zasłużyła na te pieniądze, ale w związku z tym sama będzie mogła je wydawać. Kochani, 18, już tuż, dwie minutki nam zostały, 17.58 na naszym zegarze. Jeżeli macie inaczej ustawione zegarki, patrzcie na nasz zegar, bo on jest tutaj wyznacznikiem czasu końca zagadki. 8 tysięcy jeszcze możecie wygrać przez minutę i 45 sekund. Kto walczy? Kto ogląda program? Kochani, za dużo gadam, rozpraszam Was, to nie przeszkadzam, ale jak już będzie koniec, podyktuję numer i będę musiała usłyszeć mojego zwycięzcę. Pamiętacie, że do godziny 18 czekam, tylko i wyłącznie do 18. Mam nadzieję, że pamiętacie. No, minutka, dosłownie minutka. Kto wybiera numer? Kto skojarzył? No, szybciutko będziemy zmieniać zagadkę. To jest ostatnia szansa, aby rozwiązać zagadkę, która jest teraz na ekranie. Kto te szanse wykorzysta? Kto tutaj do mnie trafi? Kochani, ostatnie sekundki, ja dyktuję numer i wierzę, że zaraz mojego zwycięzcę usłyszę. Uwaga, wybierzcie w tej chwili razem ze mną. 704, 304, 304, 30 sekund. Kto wybrał? A przede wszystkim, do kogo z Was powędruje nawet 8 tysięcy złotych? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... Czekam na zwycięzcę! Szybciutko. No, kochani,
Reżyser mówi, że już więcej pieniędzy nie będzie. Jeżeli liczycie, że coś tutaj się zmieni, nic już się nie zmieni, kochani, nic już nie może odpuścić, bo jest tylko jedna twarz. Nie da nam więcej pieniędzy, bo budżet na tę zagadkę się już skończył. 8 tysięcy to i tak naprawdę bardzo duże pieniądze. Na co czekacie w związku z tym? Czy rzeczywiście nie ma ani jednej osoby, której udało się tę zagadkę rozwiązać? Czekam na jedną przygotowaną osobę. Tu umów nie szukam, ale jedna osoba musi się do mnie błyskawicznie zgłosić. Cierpliwość reżysera też ma swoje granice, kochani. Zagadka jest już z nami zdecydowanie za długo. Reżyser ma przygotowaną kolejną zagadkę, chce ją zmieniać, więc teraz muszę usłyszeć mojego zwycięzcę. Kto tu trafi? Czy jest jedna osoba, która skojarzyła, który to obrazek? Masz pomysł? Szybciutko wybierz numer, kochani. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Kto ma pomysł? 704, 304, 304. Kto skojarzył? No? Nawet 8 tysięcy złotych. Dla kogo? No kto jest przed telewizorem, kochani? Jedna osoba. Tłumów nie szukam, ale jedną osobę bardzo bym chciała. Gdzie jest mój zwycięzca? 8 tysięcy złotych mam do oddania. Bardzo proszę reżysera jeszcze o chwilkę, słuchajcie. No stres jest, jest presja czasu. Ale muszę jedną osobę usłyszeć. Kto próbuje? Kochani, kto tu do mnie trafi? Szybciutko. Jedna osoba, która zasłużyła na nawet 8 tysięcy złotych. Kto to będzie? 704, 304, 304. Jeszcze możesz wybrać numer, jeszcze możesz spróbować, jeszcze możesz tutaj do mnie spokojnie trafić. Kto tu trafi? Kochani, naprawdę, no żarty się skończyły. Co się dzieje? Szybciutko. Reżyser mówi, dobra, 2 minutki i dłużej czekać nie możemy. Jeżeli nie wpadnie w ciągu 2 minut nikt do studia, zmieniamy zagadkę. Kochani, zegar wystartował, walczymy o 8 tysięcy. Walczymy, czyli wybieramy numer konsekwentnie. Nie można się w tej chwili poddać. Kto jest ambitny, wytrwały, wytrzymały? No, nie poddaje się, spostrzegawczy na pewno, bo musiał tę zagadkę rozwiązać. Gdzie jest mój zwycięzca? Minuta i 40 sekund do końca. Szansa na 8 tysięcy złotych jest. W dalszym ciągu ktoś z was może do mnie do studia trafić. Tylko kto to będzie? Kto tu się zgłosi? Minuta i 20 kilka sekund. A, B, C, D lub E i od 1 do 10 szybciutko. Kochani? Jedna osoba, minuta nam została, dosłownie minutka. Kto wybiera numer? Słuchajcie, szybciutko, trzeba się zgłosić. 704, 304, 304. Czasem jest tak, że trzeba ten numer telefonu wybrać ponownie. Jak mało osób zna odpowiedź, no to trudniej tu trafić, no bo kiedy dużo osób się zgłasza, zawsze ktoś się przebija, tak? No nie wiem, czy w ogóle jest jedna osoba, która to znalazła. Jeżeli jest, to niech spróbuje, niech wybierze numer, kochani. Po prostu widzowie, słuchaj, no po 8 tysięcy złotych na pewno ktoś chciałby się zgłosić, ale, no, ale może nikt nie jest w stanie udzielić mi prawidłowej odpowiedzi. No twoim zdaniem mówiłeś, na pewno jest jedna osoba, która znalazła, warto zaczekać, a ja się teraz zastanawiam, czy rzeczywiście warto. Kochani, 20 kilka sekund, kto mi udzieli prawidłowej odpowiedzi? Czy jest jedna przygotowana osoba teraz przed telewizorem? Słuchajcie, szybciutko, naprawdę nie mamy czasu. Nawet 8 tysięcy złotych. Dla kogo?
dwa, jeden. Nikt? Naprawdę? Nawet jedna osoba? Kochani, ja nie mogę dłużej czekać. Ja muszę teraz usłyszeć mojego zwycięzcę. Dobra, zmieniaj zagadkę. Nie ma co trzymać tego na ekranie. Słuchaj, szkoda czasu. Później się okaże, że nikt nie był w stanie rozwiązać, a my straciliśmy tyle czasu. Dobra, dawaj zagadkę za 50 zł. Trudno. Trudno, no widzowie tego nie wykorzystali. Słuchaj, dałeś czas, ale nie usłyszeliśmy zwycięzcy, więc jaki jest sens grać tę zagadkę? Zmieniamy zagadkę, bardzo cię proszę. Trudno, kochani. Ja już naprawdę, moja cierpliwość też skończyła się, ale to nie chodzi o to, że ja chcę dla was źle, ja chcę dla was dobrze, bo jeżeli rzeczywiście nie jesteście w stanie tej zagadki rozwiązać, no to po co czekać i czekać, jeżeli nie ma osoby, która chciałaby, mogłaby, byłaby w stanie 8000 zł zabrać. Zagrajmy zagadkę za 50 zł, inną zagadkę i po prostu zaraz będę miała zwycięzcę. Mamy jeszcze chwilę, rozegramy kilka zagadek, kilka osób tutaj do mnie, do studia wpadnie. Jak widać, te proste zagadki widzom się podobają. Zobacz, że na samym początku mieliśmy wielu zwycięzców, wiele osób do mnie do studia trafiało, więc bardzo cię proszę, zmieniamy zagadkę. Panie reżyserze, wyświetlaj inną zagadkę. Słuchaj, to nie ma sensu. Prowadzę ten program już jakiś czas i znam widzów. No jeżeli widzowie nie są w stanie rozwiązać tej zagadki, to szkoda czasu. Słuchaj, ja też bym wolała, żeby co chwilkę ktoś do mnie do studia trafiał, żebyśmy jak najwięcej pieniędzy mogli wygrać. A jeżeli nie ma teraz ani jednej przygotowanej osoby, naprawdę szkoda czasu. Zmieniamy tę zagadkę. Piotrek, słuchaj, zmiana zagadki, bardzo cię proszę. Nie, ale dobrze, 8000 zł w porządku, tylko słuchaj, rozumiem, chcesz oddać 8000, ale kolejna zagadka nie może być tak trudna, musisz dać mi zagadkę za 50 zł, musisz. Dobrze, no możesz dać taką za stówkę, tak żeby widzowie zdążyli ją rozwiązać, bo jeżeli dasz mi teraz kolejną bardzo trudną zagadkę, to znowu jej nie rozwiążemy, znów będziemy tracić czas. Bardzo cię proszę, zmniejszmy pieniądze, zróbmy taki wyjątek dzisiaj w programie, bo to nie ma sensu, no widzowie nie są w stanie tego rozszyfrować. Serio, mówię poważnie, zmieniamy. Tylko nie dawaj mi ziarenek. Daj mi coś prostego. Słuchaj, jak chcesz, okej, możesz sobie trzymać tę zagadkę do końca programu, ale to jest bez sensu. Naprawdę nikt nie jest w stanie tej zagadki rozwiązać. Chciałabym bardzo teraz kogoś usłyszeć, ale dałam czas, powiedziałam, że zmieniamy zagadkę. Widzowie tego czasu nie wykorzystali, tak jak mogli. Mogli wybrać numer, mogli się do mnie zgłosić, nie zrobili tego. Naprawdę nie ma ani jednej osoby przed telewizorem. Ja się też wcale nie dziwię, bo jest sobota wieczór i widzowie mają swoje plany. No przecież nie będą siedzieć przed telewizorem w nieskończoność. Piotruś, nie ma to sensu, mówię ci. Słuchaj, trzeba było zagrać tę zagadkę jutro. Albo wczoraj, nie wiem. Dzisiaj to nie jest dobry czas. Jest piątek, jest co, piątek jeszcze tak w ciągu dnia, może to byłby dobry pomysł. Ale w sobotę wieczorem? No proszę cię. Czy gdybyś nie był teraz w pracy, to gdzie byś był? Byłbyś przed telewizorem w domu? Ludzie teraz idą do kina na imprezę, na kolację rodzinne, obiadu, kolację. No, robią na pewno inne rzeczy, ale nie siedzą przed telewizorem, nie szukają wśród tych setek ziarenek kawy ludzkiej twarzy, uwierz mi. Proszę cię, zmieniamy zagadkę. Naprawdę. Ja też chcę oddać 8000, ale nikt nie jest w stanie tego rozszyfrować. No dobrze, ale nic już tutaj nie możemy zrobić. Nie możemy ułatwić zadania widzom. Szukamy jednego obrazka, jednej ludzkiej twarzy. Słuchaj, nic na siłę. Po co to trzymać? Ja już wyszłam z tego założenia nieraz, kochani. Jak ostatnio jechałam w ogóle na drugi koniec Warszawy i nie mogłam trafić, mimo tego, że miałam GPS. Słuchajcie, trafić w miejsce mojego spotkania to był jakiś hardcore i mimo, że miałam być pół godziny przed czasem, byłam pół godziny spóźniona, czyli jechałam, ojej, strasznie długo. No właśnie, no i później stwierdziłam, że jeżeli następnym razem będzie taka sytuacja,
to już na pewno do niej nie dopuszczę i po prostu zawrócę i wrócę do domu. I tym razem też bym... Dobrze, zróbmy tak. Wracajmy do domu. Zmiana zagadki, bardzo cię proszę. Aha, ty tak chciałeś wracać do domu. Kończymy program. No to rzeczywiście za chwilę wrócimy wszyscy do domu, tylko chciałabym, żeby ktoś był w domu i wygrał jeszcze 8 000 zł. No podejrzewam, że nie ma za dużo osób w domu, skoro nie mamy jeszcze zwycięzcy. Kochani, jest szansa na nawet 8 000 zł. Kto do mnie do studia trafi? Szybciutko. Tylko za chwilkę kończymy program. No ja prosiłam reżysera, żeby zmienił zagadkę, ale mówi, że Monia już nie ma czasu, zaraz się musisz żegnać. Naprawdę, albo usłyszymy naszego zwycięzcę, albo będziesz musiała się pożegnać bez zwycięzcy. Kochani, jeszcze jest szansa. Dopóki mnie widzicie wygraną zagadkę, to możecie się zgłosić. Niech ktoś wykorzysta szansę na nawet 8 000 zł. Niech ktoś z was do mnie do studia błyskawicznie trafi. Kto jest przed telewizorem? Chcesz wygrać? Wybierz numer, szybciutko. 704 304 304. Ten numer należy wybierać z telefonu komórkowego bądź stacjonarnego. Wystarczy, że jedna osoba wybierze ten numer, bo ja naprawdę tłumów nie potrzebuję. Po co mi tłumy, kochani, skoro tylko jedna osoba ma szansę wygrać? No chyba, że ta jedna osoba współpracowała z tłumem i będzie musiała się tymi 8 000 podzielić, ale jest się czym dzielić. To już wasza sprawa, to jest między wami. Na razie czekam na mojego zwycięzcę. Szybciutko, kochani. 704, 304, 304. Czy jest jedna przygotowana osoba? Naprawdę, zaraz będę musiała się z wami pożegnać, więc jeżeli jest jedna osoba, zapraszam, niech szybciutko się do mnie zgłosi. A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Wystarczy, że podasz mi jedną literkę i jedną cyfrę, czyli współrzędne tego obrazka, tak jak w grze w statki, a jeżeli współrzędne będą się zgadzać, będą prawidłowe, przekażę właśnie tobie nawet 8 000 zł. Jestem bardzo ciekawa, kto jest przed telewizorem i komu z was będę mogła te pieniądze dać. Nie mogę się doczekać, żeby to zrobić, ale najpierw muszę mojego zwycięzcę usłyszeć. Kto walczy, kochani? Kto walczy? Kto się nie poddał? Szybciutko. Kto? Jedna osoba. Jeszcze chwilkę, jeszcze moment. Kochani, kto tu trafi? B, C, D lub E i od 1 do 10. Słuchajcie, ja muszę usłyszeć mojego zwycięzcę. Nie wyobrażam sobie, żeby zakończyć program bez zwycięzcy. Czy jest jedna przygotowana osoba w tej chwili? Czy udało się komuś z was wśród tych ziarenek kawy znaleźć twarz? Kto się rozgrzewał razem z nami od samego początku? Może jest ktoś, kto był na samym początku przed telewizorem? Tak naprawdę tylko ktoś taki może dać radę, bo to jest bardzo trudna zagadka. Jeżeli nie próbowaliście rozwiązać poprzednich zagadek, to możecie tutaj nie dać rady, kochani. Tutaj te ziarenka kawy wyglądają wszystkie jak twarz, nie oszukujmy się. Każde z tych ziarenek mogłoby przypominać wam w jakimś stopniu twarz. I tutaj są dwie twarze ukryte, ale jedną reżyser odpuścił. Wystarczy podać współrzędne jednego obrazka, na którym znajduje się twarz i możecie wygrać. Naprawdę duże pieniądze. Mamy szansę na nawet 8 000 zł, więc ja jestem pewna, że gdyby była jedna osoba, która by znalazła tę twarz, to szybciutko by wybrała numer, zgłosiłaby się do mnie i zabrałaby nawet 8 000 zł. Kochani, kogo z was usłyszę? Kto tutaj do mnie do studia trafi? Czy jest jedna osoba? 704, 304, 304. Bardzo, bardzo chcę kogoś z was usłyszeć. Tylko kogo usłyszę? Kto tu trafi? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Czy jest jedna osoba przed telewizorem? Na pewno jest jedna osoba przed telewizorem. Ja to czuję, ja to wiem. Tylko może ona po prostu się waha, czy wybrać numer, czy nie. Dlaczego się wahasz? Nad czym się zastanawiasz? Nie czekaj, szybciutko się do mnie zgłoś. Wybierz numer i zabierz te pieniądze. Wykorzystaj ten moment, że jeszcze trwają ferie, że ludzi nie ma przed telewizorem.
że niektórzy wyjechali, że dzisiaj jest sobota, niektórzy wychodzą na imprezę, albo już są na imprezie, albo już są w kinie i już nie mają szansy na wygraną, albo teraz właśnie idą rodzinną obiad o kolację. Kochani, wygrajcie 8000, ja trzymam za was kciuki. Kto tu trafi? Czy jest jedna osoba przygotowana? Czy jest jedna osoba, która chciałaby wygrać nawet 8000 zł? Kto spróbuje? A, B, C, D lub E i od 1 do 10. Jedna osoba, jest szansa na naprawdę duże pieniądze. Kochani, razem ze mną wybierzcie numer, dobrze? Bo ja zaraz muszę się z wami żegnać, muszę kończyć program. Ja nie chcę tego programu zakończyć bez mojego zwycięzcy. Nie będę wtedy na pewno dzisiaj szczęśliwa i w ogóle nie będę szczęśliwa, jeżeli nikt nie wygra. Muszę usłyszeć jedną osobę przygotowaną, zdecydowaną, która zaraz będzie się bardzo, bardzo cieszyć. Szybciutko wybierz razem ze mną. Uwaga! 704 304 304. To ty możesz być tą osobą, tylko musisz wybrać numer, który przed chwilką podyktowałam. Czekam. No. Kto tu trafi, kochani? Szybciutko, naprawdę nie mamy czasu. Muszę usłyszeć mojego zwycięzcę teraz. No jedna osoba ma szansę, tylko gdzie ona jest? Gdzie jest mój zwycięzca, kochani? No, szybciutko. Słuchajcie, za chwilkę wszystko się wyjaśni, albo ktoś z was rozwiąże tę zagadkę, albo reżyser zaraz w czerwonym kółeczku wyświetli prawidłowe rozwiązanie na ekranie, czego bardzo bym nie chciała, wolałabym, żeby ktoś z was podał mi odpowiedź. Ja już się przygotuję, ponieważ zaraz będę musiała się z wami pożegnać, więc mam już kopertkę. Teraz muszę tylko usłyszeć prawidłowe rozwiązanie. Kto z was mi je poda? No z tego, co widzę, to pytania dzisiaj naprawdę nie najtrudniejsze. A kto te pytania układał, panie reżyserze? Nie, no fajnie, fajne są. Słuchajcie, naprawdę bardzo łatwe. Kogo usłyszę? 704, 304, 304. Kochani, ja muszę za sekundkę się żegnać, więc teraz czekam tylko w zasadzie na telefon od mojego zwycięzcy i wierzę, że go po prostu usłyszę. Czy jest jedna osoba, która skojarzyła? Zapraszam taką osobę do mnie, szybciutko. Dobrze, panie reżyserze, za ile kończymy? Za minutę?
Słuchajcie, mamy tylko minutkę na to, aby ktoś z Was tutaj do mnie mógł trafić. Zegar wystartował. To jest czas tylko i wyłącznie na wybranie numeru. Ktoś musi ten numer wybrać, ktoś musi podjąć decyzję, więc szybciutko, jeśli chcesz wygrać, wybierz numer 704 304 304 i zgłoś się do mnie do studia. To powalczę, kochani. Mam nadzieję, że reżyser pamięta, o co reżysera prosiłam przed programem. Dobrze, jeszcze chwilkę, jeszcze momencik, zaczekajmy. Proste pytanka, kochani, bardzo proste. Reżyser sobie jak zawsze żartuje, ale tutaj, wiesz, walka jest o 8 tysięcy złotych. Więc już nie ma co żartować. Teraz mam nadzieję, że ktoś się zgłasza, bo zaraz będę musiała te pytanka schować z powrotem do koperty i się z wami, kochani, pożegnać. Kto tu trafi? 704, 304, 304. Widzę, że reżyser już szykuje czas na bonus. 30 sekund, 5 pytań, kochani. Ale najpierw muszę usłyszeć prawidłowo podane współrzędne jednego obrazka, na którym znajduje się twarz, kochani. Kto mi te współrzędne poda? Literka i cyfra. Szybciutko. Czy jest jedna osoba, przygotowana osoba? Zapraszam. Trzymam kciuki, kochani, trzymam kciuki za mojego zwycięzcę, ale to jest naprawdę ostatni moment. Kto tu wpada? Teraz? Dobrze, jeszcze sekundkę, daj mi jeszcze momencik. Nie wiem, poproś ich, żeby zaczekali jeszcze chwilkę. Zaraz kończę program, no. Zaczekają na pewno. Powiedz, że walczymy o 8 tysięcy, no. Jeszcze chwilkę, jeszcze momencik. Proszę cię, proszę, proszę, proszę. Piotruś, no powiedz, że im przyniesiesz czekoladki albo nie wiem, no. Słuchaj, ale też na pewno będzie im smutno, jak podamy odpowiedź, nikt nie wygrał 8 tysięcy. No. Dobrze, trzy chwilki ode mnie, trzy chwilki i zaraz na pewno... Dobrze, będę szybko liczyła, obiecuję. Kochani, trzy, kto wybiera numer? Czy jest jedna przygotowana osoba? Słuchajcie, trzy chwilki. No, zebrałam reżyserowi tak naprawdę, więc pospieszcie się, dobrze? Trzy, dwie chwile, wybierasz numer? 704, 304, 304. Ja naprawdę trzymam za Was bardzo dzisiaj kciuki. Pytanka bardzo łatwe, więc jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która szybciutko będzie na nie sprawnie, ale również ze spokojem w sobie, żeby odpowiadać dobrze, będzie po prostu na nie odpowiadać, aż się zakręciłam. No 8 tysięcy do wygrania. Ostatnia chwila. To na pewno te pieniądze zaraz komuś z Was przekażę. Kto tu wpadnie? Wybierasz numer? Jeden? To? Jeden?
Zero? Teraz muszę usłyszeć mojego zwycięzcę. Ja już nic nie mówię, czekam tylko na zwycięzcę. Jeszcze chwilkę, jeszcze momencik, daj mi. Kto tu wpadnie, kochani? Trzymam kciuki. Jeszcze jest szansa, jeszcze nikogo nie usłyszałam. 8000 złotych dla... Teraz... Kogo z was usłyszę, kochani? Muszę się żegnać, muszę teraz szybciutko usłyszeć odpowiedź. Szybciutko, no. Może po raz ostatni warto wybrać numer, kochani. 704, 304, 304. Szybciutko. Jest telefon, no proszę, halo? 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 Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Halo? Poproszę o odpowiedź. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? B8. Bardzo dobrze, B8, wygrała pani stówkę, a teraz walczymy o nawet 8000. Walczymy o nagrodę bonusową, 30 sekund, 5 pytań. Uwaga, czytam pytanie pierwsze. Czy trójkąt jest wielokątem? Tak. Który zespół nagrał utwór Narcyz się nazywam? Proszę mnie słuchać w słuchawce. Telefonu. Narcyz się nazywam. Jaki to zespół? Łzy. Który kraj zdobył Puchar Hopmana w 2015 roku? No niestety tym razem się nie udało. Musimy kończyć, kochani. Może Polska to było prawidłowe rozwiązanie. Troszkę nam czasu zabrakło. Trzeba było troszkę sprawniej odpowiadać. Kochani, życzę wam miłego weekendu. Do zobaczenia.